Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Dziełko o pracy, ciąg dalszy. Trzecia rada ewangeliczna, czystość. Na czym polega czystość? Jak do niej dążyć? Jak jej przestrzegać? Jak ją zabezpieczać? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To przykazanie jest podstawą czystości i kto by znaczenie jego i wszystko, co z niego wynika, przeniknął zupełnie, ten by z pewnością należał do ludzi czystego serca, którym oglądanie Boga jest obiecane. Ten by zrozumiał, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, że stworzeni będąc przez Niego jedynie na to, ażeby Jego znać, kochać i Jemu służyć wiernie. Do Niego powinniśmy należeć całą istotą i wszystkimi władzami, żadnej nie trwoniąc, ani od Niego nie odwracając na cele zdrożne, próżne, znikome.